Hej, cześć, witajcie, z tej strony Zmasło. Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Konfiguracje CPU i GPU, serii, w której sprawdzamy, które konfiguracje procesora i karty graficznej są najlepsze pod gry i pod wydanie w programach. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie po raz kolejny. Jak widzicie, mam tutaj kolejną porcję laptopów, konkretnie rzecz biorąc trzy. Mamy już nowe mobilne procesory AMD i nowe procesory mobilne od Intela, tak więc pojedynek będzie naprawdę bardzo ciekawy. No i sprawdzimy sobie, który z tych procesorów nadaje się najlepiej pod jakie zadania. Dla przypomnienia, w tej serii skupiam się głównie na wydajności. Tak więc sprawdzamy te laptopy w grach, sprawdzamy w aplikacjach profesjonalnych, w benchmarkach, po to, żebyście wiedzieli, czy na przykład warto jest dopłacić do procesora, który ma więcej rdzeni, czy to coś Wam da w grach, czy to coś Wam da w aplikacjach. Tak więc tutaj nie sprawdzam, czy dany laptop jest lepiej, gorzej wykonany od siebie. Tutaj skupiamy się po prostu na surowej wydajności. Także jeżeli ktoś z Was po tym materiale chciałby sobie zerknąć do Excel, gdzie zbieram właśnie laptopy, które wykonałem te same testy, będziecie go mieli podanego w opisie, tam możecie sobie zerknąć i na spokojnie porównać każdy z testowanych przeze mnie laptopów. Dwa z tych laptopów jest to Asus A15 TUF Gaming. Są to laptopy, które wyglądają bliźniaczo, natomiast różnią się swoją specyfikacją. No i mamy tutaj również laptop MSI GL65 Leopard. Jest to laptop, który wyposażony jest w procesor Intela. Na ekranie teraz wyświetla Wam się specyfikacja testowanych modeli, tak więc na spokojnie możecie się z nimi zapoznać. Mamy tutaj do czynienia z różnymi procesorami w konfiguracji z GTX-em 1650 Ti. Wartym odnotowania szczegółem jest również to, że wszystkie laptopy mają 16 GB RAM-u w konfiguracji Dual Channel. Te wszystkie trzy laptopy, pomimo że dość mocno różnią się swoimi procesorami, są one w bardzo podobnym przedziale cenowym i co myślę również będzie dość zaskakujące, najdroższy z tych wszystkich na dzień dzisiejszy jest laptop z procesorem Intela, który ma najmniej rdzeni. No i myślę, że skoro mamy już nasz wstęp z głowy, no to nie ma co przeciągać. Sprawdźmy najpierw, jak te laptopy radzą sobie w grach. No i tradycyjnie w naszej serii zaczynamy Counter-Strike'em Global Offensive. CSGO na ustawieniach najniższych jest to gra, która bardzo mocno bazuje na procesorze, a ściślej mówiąc na jego wysokim zegarze. Więc tutaj bez niespodzianki okazuje się to, że procesor Intela spisał się w tym zadaniu najlepiej, no dość sporą przewagą nad pozostałymi. Przechodząc do naszego rodzimego Wiedźmina 3 na ustawieniach wysokich, w Nowigradzie, który również jest miejscem, które bardzo mocno wykorzystuje procesor, tutaj również wygrywa procesor Intela. Przechodząc do Wiedźmina 3, do miejsca graficznego, czyli lasów, możemy zauważyć, że tutaj również wygrywa procesor Intela. Shadow of the Tomb Raider na ustawieniach średnich. Mniej więcej oscylujemy w okolicach 60 klatek, jednakże po raz kolejny procesor Intela zdobywa tutaj nieznaczną przewagę nad procesorami AMD. Przechodząc na ustawienia wysokie, schemat również nam się powtarza. Procesor Intela na czele, no i za nim procesory AMD. Assassin's Creed Odyssey na ustawieniach wysokich mamy również powtórkę z rozrywki. Procesor Intela jest na czele, a exequo na drugim miejscu procesory AMD. Metro Exodus na ustawieniach normal jest to gra, która bardzo mocno wykorzystuje kartę graficzną. Nie przeszkodziło to jednak mimo wszystko konfiguracji z procesorem Intela wyprzedzić nieco konkurencję. Overwatch na ustawieniach wysokich, gra bardzo kompetytywna, której liczy się duża ilość klatek. No i rzeczywiście tutaj Intel dostarcza po raz kolejny zwycięstwo, aczkolwiek warto powiedzieć, że tutaj każdy z laptopów bez najmniejszego problemu oscyluje w okolicach 144 klatek, no czyli jest to naprawdę bardzo dużo. Control z wykorzystaniem DirectX 12 i ustawieniach wysokich, bardzo podobne wyniki we wszystkich konfiguracjach, różnica jednego FPS-a, chciałoby się powiedzieć, że w granicach błędu. Red Dead Redemption 2 na miksie ustawień wysokich i średnich, sytuacja również się powtarza, Intel zdobył nieznaczną przewagę nad procesorami AMD.
No i to tyle, jeżeli chodzi o nasze testy w grach. Myślę, że w grach zauważyliśmy pewien schemat. Otóż pomimo tego, że procesor Intela ma najmniej rdzeni i najmniej wątków, nie przeszkodziło to, żeby praktycznie wygrał w każdym prezentowanym przeze mnie tytule. I myślę, że wynika to z dwóch faktów. Gry są pisane często w ten sposób, aby wykorzystać właśnie 8 wątków. Oczywiście sytuacja na rynku desktopów również się zmienia i ilość wątków zwiększa się, więc istnieje pewne ryzyko, że im dalej w przyszłość będziemy wychodzić, tym te procesory, które mają większą liczbę wątków, będą miały większe znaczenie. Jednakże na ten moment procesor Intela również ma najwyższą częstotliwość turbo, co na pewno pomaga mu wygrać w takich tytułach jak Counter-Strike Global Offensive. Ale, nie dajcie się zwieść. O ile w grach rzeczywiście procesor Intela pokazał pazur i nie przeszkodziło mu to zdobyć pierwszego miejsca, tak sytuacja w programach profesjonalnych i w benchmarkach odwraca się o 180 stopni. Zacznijmy najpierw od Cinebench'a R15 i ojejku! No tak, można było się tego spodziewać. Ryzen 8-rdzeniowy 16-wątkowy totalnie masakruje Intela, zdobywając ponad 2 razy więcej punktów. Podobnie zresztą sytuacja wygląda w Cinebench'u R20, który jest nowszą iteracją tego benchmarku. Renderując projekt w programie DaVinci Resolve Studio w rozdzielczości 1080p z wykorzystaniem procesora, no bez żadnych niespodzianek, również procesory AMD tutaj miażdżą procesor Intela. Natomiast warto odnotować, że gdy zdecydujemy się na wykorzystanie enkodera GPU, tutaj konfiguracja z Intelem mimo wszystko wygrywa, nieznacznie, ale jednak. Sytuacja jest również bardzo podobna w przypadku projektu 4K. Tutaj można powiedzieć, że schemat zachował nam się dokładnie w ten sam sposób. Przechodząc do Blendera i popularnych projektów BMW oraz Classroom, bez żadnych niespodzianek, gdy jest to zadanie bardzo procesorowe, no to procesory AMD ze względu na większą ilość wątków bez najmniejszego problemu wygrywają. Sytuacja również powtarza się w przypadku benchmarku V-Ray, który również powiela ten schemat. Tak jak więc widzicie, moi drodzy, w zastosowaniach profesjonalnych czy w benchmarkach, no procesory AMD totalnie miażdżą Intela, głównie ze względu na to, że mają po prostu większą liczbę wątków, no i jest to dość logiczne, tak na to patrząc. Ale warto sobie teraz zadać pytanie, to jak to wygląda z kulturą pracy, jak to wygląda z energooszczędnością. W przypadku 30-minutowego stres testu Prime'em 95 i z testu Small FFTS możemy zauważyć, że największe temperatury osiąga procesor Intela. Oczywiście ma to sens, biorąc pod uwagę proces nanometrowy, w którym został wykonany ten procesor. Jednakże, co zaskakujące, po sprawdzeniu decybel okazuje się, że laptop z procesorem Intela jest najcichszy, natomiast procesory AMD uzyskują bardzo zbliżony wynik, chciałoby się powiedzieć, w granicach błędu. Gdy do stres testu Prime 95 dorzucimy Furmarka, czyli stres testu karty graficznej, tutaj schemat temperatur w przypadku procesora również się powiela. Najcieplejszy jest procesor Intela, jednakże co zaskakujące, temperatury GPU są najniższe również w przypadku konfiguracji z Intela. Natomiast w przypadku procesorów AMD i tych konfiguracji tutaj wyniki bardzo podobne w granicach błędu. No i jeszcze pomiar hałasów, schemat również powiela się z poprzedniego testu. Ok, a jak to wygląda z poborem mocy? Przy poprzednich odcinkach konfiguracji CPU i GPU zwracałem uwagę na to, że procesory AMD były bardzo energooszczędne i pobierały zwykle około 15 W. Jednakże, jak mówiłem w innym odcinku, który dotyczył tylko i wyłącznie mobilnego Ryzena 4800H, te procesory właśnie przy serii 4000 zostały znacznie przebudowane i teraz pobierają one również 45 W, tak samo jak procesory Intela. Przynajmniej tyle zgłaszały poboru mocy. Więc rzeczywiście, w przypadku serii 4000 pobór mocy jest zdecydowanie większy, jednakże o czym warto pamiętać, również zdecydowanie większa jest tym razem wydajność. No i nie zapominajmy, że przy poborze 45 W procesor 8-rdzeniowy 16-wątkowy od AMD w zastosowaniach procesorowych jest bardzo mocny. Jednakże nie da się ukryć, że w tym przypadku w grach mimo wszystko swoje triumfy święcą procesory Intela, głównie ze względu na wyższy zegar, no i optymalizację głównie pod ich procesory. Niemniej jednak był to bardzo interesujący pojedynek.
rynek. Mnie osobiście bardzo cieszy, że procesory mobilne zaczynają się rozwijać, że jesteśmy w stanie wykręcać naprawdę konkretne wyniki w aplikacjach profesjonalnych. No i nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić Was na kolejny odcinek z cyklu pojedynku konfiguracji CPU, GPU. Tyle z mojej strony. Na razie. BIOS.